Hej, siemanko, tutaj Wicek i zapraszam do kolejnego odcinka serii God of War. Tym razem próbujemy wydostać się z ruin, do których w poprzednim odcinku dotarliśmy. Wydarzyła się też nieprzyjemna rzecz. Tutaj. Okej, lecimy. Idź opuścić łańcuch. Okej. No dawaj, opuszczaj łańcuch, przyjacielu. Atreusie, łańcuch. A tak, łańcuch. Zadręczasz się, chłopcze. Zrozum. On by cię zabił. Wiem, musiałem to zrobić, wiem, ale... Więc wracamy do domu. Co? Tak łatwo się poddać na samym początku. Nie! Nie poddaję się! Dam radę! Muszę tylko... Muszę złapać oddech. Wchodź na górę. Jestem gotów. No, porządnie sobie poradził. Kolejne do rozwalenia. Super, co my tu mamy? Srebro. No i fajnie. Atreusie. Tutaj się nie... Ale mam ruchy. Myk. Przykumaj te kocie ruchy. Myk. Boom. Yeah. Dokładnie tak. Okej. Dobra, to lecimy. Kurczę, ile nam leczenia dają. W końcu się nauczyli, że jak Wicek gra w grę, to musi mieć masę leczenia. Posłuchaj mnie. Wojownik musi się wyzbyć emocji, jeśli ma być skuteczny. Przed nami mordercza przeprawa. Nie dla chłopców. Musisz być wojownikiem. Rozumiem. Czy aby na pewno? O! Dobra, weźmiemy najpierw skrzyneczkę. Miękka stal, tam coś słyszeliśmy, ale najpierw zejdziemy sobie jeszcze tutaj. Tu powinniśmy mieć możliwość... Mam nadzieję, że są tutaj jakieś ukryte rzeczy. O! A nie, to kółko, myślałem, że kwadracik. Okej. Okay. To jest miejsce, w którym już byliśmy. Ktoś tam jest. Dobra, ten kruk, którego słyszę, trzeba go ustrzelić. Gdzie on jest? Tu jest jakiś kruk. A nie, to chyba nie, a jednak. Aha. Ups, sorry, ubiłem kruka. Chcę wrócić jeszcze tutaj, zobaczyć, czy aby na pewno tędy musimy iść. Czy na przykład... Nie, tędy. No właśnie, tędy musimy iść. Więc jak zejdziemy na dół... No właśnie, tam będzie coś do podniesienia. Okej, super. Dobra, to najpierw to zrobimy. Wybaczcie. Hits, okej. I lecimy. Najpierw sobie podniesiemy trochę srebra. O! Nowy zestaw artefaktów. Jakieś maski. Czyli nie zabawki, a maski. Możliwe, że to kwestia... Zestawy artefaktów są jakby... per rozdział, powiedzmy. Idź dalej w kierunku góry. Okej. No dobra, czyli tutaj po prostu była... Ta maska ukryta, okej. To spoko. Dobra, no to wracamy.
Ale super, że można sprintować. Superanska. Tak przyspiesza pięknie. Okej, zobaczmy, kto tu taki... Kto tu jest taki... A teraz już nie mogę sprintować, no. Kto tu się tak wydziera, no? O. Nie mogę zmusić tej szkapy, żeby przeszła przez most. Boi się czegoś w tamtych drzewach. Że co, proszę? Ojcze, rzuć toporem w te drzewa po drugiej stronie. O te tam, z białą korą. Masz na myśli brzozy? Chyć. Zaufaj mi w końcu. Proszę. Miałeś rację. No! Mądraliński z ciebie, chłopak. Jesteś chłopcem, prawda? Ma jakieś imię? Nie wiem. Nigdy nie zapytała mnie o moje, więc ja nie pytałem o jej. Jak się zwiesz? Brock. Vera Logan. Ej, pewnie mi nie uwierzysz, ale ten twój topór, to ja go zrobiłem. Razem z bratem. Jedno z naszych dzieł. Więc nie pozwól się do niego dotykać nikomu poza nami. Musisz się z nim obchodzić, inaczej długo ci nie posłuży. Mogę go dla ciebie wzmocnić, choćby zaraz, jeśli chcesz, sukinsynu. No takie zaproszenie. To co ty na to? Ha! Masz rację. Nie wierzę ci. Chodź, chłopcze. Pod rękojeścią jest runa w kształcie widelca. Digrbikia Dumbr Bakrał. To był nasz znak, moi brata, zanim się rozeszliśmy. Mam przy sobie jego połowę, widzisz? To jak? Chcesz, żebym go ulepszył, czy nie? No pewnie. Dawaj. Dobrze. Oczekuję wzmocnienia. A gdzie druga połowa znaku? Mają, mój przygłupi brat. Ale to ja mam cały talent. Spójrzcie. Jasne, sklep otwarty. Sklep otwarty, no dobra. Witaj w krasnoludzkim sklepie. Tu możesz ulepszać posiadane wyposażenie lub stworzyć zupełnie nowe. Wciśnij w prawo, aby przejść do menu ulepszeń. Aha, nowe i ulepszenia, dobra. Brock dał ci mroźny płomień. To rzadki surowiec. Mogą być wykorzystane do tworzenia lub ulepszenia wyposażenia. Wspaniale. Ulepszamy broń. Lewiatan. Wyposażenie Kratosa posiada poziomy siły i statystyki. Plus 20, no to dobre jest. Daje premię do siły, która przekłada się na ogólny poziom siły i statystyki Kratosa. Okej, tak trochę RPG takie, zobaczcie, no. Przypomina mi to nieco Wiedźmina, ale to dobrze. Poziom siły. I Kratosa wyświetlane w tym miejscu. Wciśnij L3, by wyświetlić opis. Obrażenia od ataków runicznych można zwiększyć, zwiększając wartość run. Okej. Czas odnowienia. Spoko. Każda statystyka ma wpływ na inne efekty w rozgrywce. Spoko. Ulepszenia broń. Podczas ulepszenia przedmiotu poziom siły i statystyki. Okej, w porządku. No to lecimy. Wymagane zasoby mamy. No dobra. No to co? Ulepszamy. Lewiatan ulepszenie ukończone. W zakładce umiejętności dostępne są nowe umiejętności. O. Mamy też 586 expa. Spoko. To teraz... Aha, i ta właśnie, bo topór mamy teraz na drugim poziomie. Teraz będziemy mogli jakieś faktycznie skille sobie do niego dokupić. No to super. Dobra, czyli potrzebujemy mroźny płomień, żeby ulepszać topór.
No dobra. Zajrzyj do zakładki umiejętności, wciśnij dobrze. Aby przejść do menu rzemiosła, gdzie można stworzyć nowe wyposażenie. Tułów, pancerz Atreusa. Tułów. Tunika zbója. Zwiększa obronę. A, tak wygląda. A tutaj naramienniki ze skóry dzika. Zwiększa siłę i obronę, no to trochę lepiej, nie? Zatem wyobrażacie sobie Kratosa w takim ciuchu? No nie, no chyba nie, co? Obrona 10, obrona 4. Czyli mniejsza obrona. No kurde, ale warto, no to siła? Pewnie, że tak. Sortuj po rzadkość. Aha, okej. Okay. Sortuj po siła, dobra. Stworzymy sobie... Tak, na ramienniki ze skóry dzika sobie stworzymy, dawaj. O, za srebro, fajnie. To naprawdę solidne materiały. Przy twoich przygodach może wytrzyma jeden dzień. No, krasnoludzkie poczucie humoru, nie? Przy twoich... może jeden dzień wytrzyma. Dobra, wzmacniając skorzenę, pancerz nie zbyt wygodny, ale zwiększa wartość. Wybierz. Świetnie. Siła 38. Bardzo dobrze. Dobra. Tuniki zbója nie będziemy, a zobaczmy, co u Atreusa możemy zrobić. Podstawowy ubiór łucznika. Podstawowa tunika. No, troszeczkę się różnią, ale tak niewiele się różnią wizualnie. Więc właściwie będzie to polowanie na statystyki. Ale drogie to jest 10 tysięcy stali. Wrogowie w powietrzu otrzymują zwiększone obrażenia. Obnażenie słabości. Duszeni przez Atreusa wrogowie otrzymują większe obrażenia. A to dobre jest. Czasami będzie znajdował kamienie zdrowia, kiedy Kratos jest ranny. O! To już wiem, co Atreusowi wybiorę na pewno. To się przyda. Jeszcze dla ciebie? Ulepszenie szpon. Czego? O, możemy łuk ulepszyć. O, super. To mi się podoba. Dobra, zobaczmy, co jeszcze możemy. Ramienniki ze skóry dzika też możemy ulepszyć. I wtedy co nam wzrośnie? Obrona o 4, siła o 2. O, i gniazdo będzie. Dobra, ale chyba jednak ulepszymy łuk. Mały gnojku. Mały gnojku. Zwiększa obrażenia zadawane przez strzały, umożliwia zakup nowych umiejętności szpona. Właściwie to nie. Zdecydowałeś się? Damy Kratosowi. Proszę bardzo. Odstraszy pewnie większość wrogów. Yeah. Po co ryzykować? Mamy skórę, siła 40. Proszę bardzo. Miękka stal, złoto Aegira. Okej, okay. No i fajnie, to mi się podoba. Nie możemy nic kupić, możemy coś sprzedać, jakieś artefakty. O! No proszę, znajdźki, które mamy do znajdowania, nie są tylko po to, żeby je znajdować, ale można je sprzedać. Zarąbiście! No mi się to podoba, to jest dobre. To jest dobre. Nie chcę nic mówić, ale nasi przyjaciele z drzewa wrócili pod okładkę. Dalej, sprawdź topór w akcji. Znajdziesz dla mnie miejsce? Tylko niczego nie popsuj. No dawaj, dawaj. O. O, okej. Bo nie chciałem się z tobą bić, no. Yeah. I myk. I myk do piachu. Ujdzie. No, to mi się podoba. Super. Dobra, weźmiemy sobie to, okej. Okay. I może wyczyścimy tego ziomka rzucającego ogniem. Myk i myk. Tak jest. Ci, twój ojczulek to rzeźnik. Pójdziesz w jego ślady? Nie wiem. Ta droga. Dojdziemy nią do góry? Tak, biegnie w tym kierunku. Chcecie zobaczyć moje towary? Krocz do góry przez wrota. Brok. Czego, kurwa? Dlaczego twój brat ma połowę waszego znaku? Bo już nie pracuję z tym parszywym oszołomem, nie widać? Nie było mowy, żeby którykolwiek z nas dostał go w całości. Jedyne, co nam pozostało, to podzielić znak pół na pół. To była ostatnia rzecz, co do której się zgadzaliśmy.
Co? Przytulić cię mam? Błon mi stąd! Wybacz. Nie no, super, kurna, genialnie, super, super, świetnie gościa zrobili, no bardzo mi się podoba. No, dlatego właśnie więcej gier potrzebuje postaci typu krasnoludy. Swoją drogą, krasnoludy to moja absolutnie ulubiona rasa, jeśli chodzi o, no, rasy fantastyki, tak. O, czy tam możemy zejść? Możemy. O, nie zauważyłem tego. Twarze, super. Dobra. No to hej. Ciekawe, czy Brock nam powie jeszcze coś wesołego. W ogóle, jakie on ma imię? Brock. Jak ten z Pokemonów. Co nam powiesz, Brock? Uważajcie no tam na siebie, panowie. Ostatnio na drogach jest od cholery tych zdechłych patafianów. Trzeba być diabloczujnym. Zauważyliśmy. Nie wiesz, skąd się biorą? Może w Hel zabrakło już miejsca. Albo Odyn znowu knuje coś niedobrego. A może się gdzieś zgubili? Może zapytasz się któregoś, jak będzie wcinał twoje zwłoki? Będziemy ostrożni. Tak myślałem. Brock, hopie. No jesteś kurde kozak, nie? To mi się podoba. Dobra, lecimy dalej. Chyba nie tędy, ale spróbujemy też tędy. Aha. Proszę bardzo, znalazło się. Tak jest, dobra. Ciekawe, gdzie zejdziemy tutaj. Eksploracja, eksploracja. Zostawiłeś mnie samego w walce. Tak. Ludzie to jedno. Z całą resztą masz walczyć, póki nie każe ci przestać, albo nie umrzemy. Rozumiesz? Weź się w garść, albo wracasz. Rozumiem. Dobrze. Nice. Dobra, tego nie będziemy niszczyć, niech sobie tutaj leży. Spokojnie, i tak już jesteśmy na maksa naładowani. Więc zobaczmy, co kryje się za tymi drzwiami. Może jakiś skrót? Może więcej? Chwila. Znowu tu wróciliśmy. Aha. To może skrót jest po prostu. Albo dali szansę, żeby spróbować jeszcze raz z tymi sekretami, tak? Z tymi runami. No dobra. Tak, to jest to miejsce, które widzieliśmy wcześniej. Super. Okej, no to lecimy. Brock jest gwiazdą tego odcinka, po prostu niesamowite. Może nam jeszcze coś powie fajnego, a jak nie, to będziemy lecieć już dalej. No dawaj, powiesz coś? Nie, nie powiesz nic. Dobra, to idziemy. Chodź. Miło było cię poznać, Brock. Pomyślę nad imieniem dla twojej bestii. Może nazwę ją pieprzoną wdzięcznością. Hej, pieprzona wdzięczności do mnie. Dobre. Co za... Ej, uważajcie na siebie. Tam, gdzie idziecie, można dostać w łeb. Dobra. No to hej, to idziemy. Idź dalej w kierunku góry. Ok. Czyli tutaj działa to tak samo. Świetnie. O, a co tu się dzieje? No to idziemy. To nie wygląda zbyt przyjaźnie. Chyba możemy przyjść tędy. Tędy. Okej, mam taką obawę. Lepiej sobie staniemy tutaj. Aha. Dobra. Stańmy sobie tu. No dobrze, może niepotrzebnie się martwiłem. Zagadki. Okej. Wygląda zachęcająco. O, a coś tutaj się kryje? Skrzynka. Aha. Myk. Oczywiście, że wszedłem na kolce. Siema, skrzynko. Tak jest, trzeba zajrzeć w każdą szparę.
Miękka stal, spoko, przyda się do ulepszenia łuku. No dobrze, co my tutaj mamy? Tam jest runa z tyłu. Tutaj chyba... Nie, tutaj nie. No dobra, zobaczmy co się stanie. Aha. No to fajnie ci powiem. Fajnie. Hyc. Dobra, to lecimy. Czekaj tam. To przeskoczymy sobie. Dobrze, niech zjeżdża. No. To mi się podoba. Dobra, lecimy. Znowu. Dobra. O, jeszcze tutaj jest. A ten zgnieciony. Tak jest. Świetnie. Dobra, prosta metoda na walkę. Hop. Czy jeszcze? No to się fajnie, to się uleczymy troszeczkę. Aha, tam jesteś. No dobra, no to... Hop. Raz, dwa, trzy, cztery i ściana. I giniesz. Tak jest. Musisz mnie tego nauczyć. Ognisty. Ciekawe, czy się będzie cały czas respawnował ten jeden koleżka. Czy nie? Mam nadzieję, że nie. Aha, bo to jest gruby. Dobra. Tak jest. Bum. No dawaj. Okej. A, bo ty robisz w ten sposób jeszcze, dobra. Dobra, to nie ma sensu za dużo. To wracamy. Spokojnie. Nazbierałem sobie zdrowia. O ty! Myk! I okej, porobione. No dobra, chciałbym, żeby już się przestali respawnować. O, co to? Potężny draugr. Po wyprowadzeniu czasu na chwilę wypada z rytmu, jest wówczas podatny na kontratak. Okej. Bardzo trudno je zablokować, ojciec powinien ich unikać. No dobra, czyli będziemy bardziej skupiać się na unikach niż na blokowaniu. Chyba, że w skutecznym blokowaniu kontrą. Dobra. Aha. Dobra, na razie się stąd wycofam. Okej, lecimy tutaj. Aha. Czyli tutaj jeszcze jest możliwość. Nie zdążę. Dobra. Na szczęście zdążyłem. I jeszcze raz. I my. Teraz, chłopcze. Ups. Ty, jaki szybki. Hopie, ładnie. Stal. Dawaj. Trochę zdrowia. Dawaj, przyda się. Dobra, teraz gdzieś tutaj widziałem runę. O, zdrowie i tam jest runa. Okej. Hop. Myślałem, że nie uciekniemy. Tu jest druga runa. Nie dam nas zabić.
Tu jest skrzynka z runami, dobra. Tam chyba jest kolejna runa. Jak cię trafić? Może jakoś tak? Z góry? Hop! A tak? Dobra, może pod innym kątem. Widzę cię. Może dołem? A jak... Chyba mogę w to uderzyć. A co tam? Chys. Tak jest. No i fajnie. Dobra, to jest jedna. To jest druga. I tutaj jest trzecia. Tak jest. Nice. Kurde, dobry w to jestem. Dawaj, więcej zdrowia. O nie, coś innego znaleźliśmy. Róg krwistego miodu. Jeden z czekorów potrzebny do zwiększenia maksymalnej wartości szału. Okej. Rozumiem. Dobra. Pewnie powinniśmy iść tam, więc pójdziemy tu. Co tutaj znajdziemy? Skrzyneczkę. Hello. Bardzo dobrze. Tu jest jakaś możliwość zejścia. Pewnie po prostu zeskoczyć. Ale dobra, tam nie będziemy już schodzić. Ta skrzyneczka myślę, że załatwia sprawę. Teraz tak, hop. Tędy. No i lecimy. Kurczak, to jest pięknie. Do góry jeszcze kawał drogi. Wow. Nigdy nie byłem tak blisko tej góry. Jest ogromna. Szkoda, że mama jej nie widzi. Chodźmy. Już myślałem, że coś się wydarzy. Zawsze w takich momentach potrafią dziać się. Oczywiście. Hyc. A, no proszę. Kolejna maska. Świetnie. Nieźle. Ej, no fajnie. Znajdźki się same znajdźkują. Heh, heh, heh. 4 z 9. No, nie wydaje mi się, żebyśmy wszystkie znaleźli, ale przynajmniej... Spójrz na to. Co to jest? Chłopcze. Spójrz. Z boku są wyryte runy. Ha, no wygląda nieźle. Niesamowite wrota. O, tu coś jest do wzięcia. Pewnie stal. Mam odczytać te runy? Stal, srebro. Ach, for honor, no. Zaraz odczytasz, Atreus, poczekaj chwileczkę. Tylko muszę... Aha. Dobra. Myk, okej, okay. Czytaj. Co mówią? Gdy razem jesteśmy, dobrze nam wszędzie. Tego samotnik nigdy mieć nie będzie. Zagadka. Może jest tu jakaś wskazówka? Dobra, to teraz spróbujemy zobaczyć, co robi to. Pierścienie się obracają! Wróć na dół! Okej. Okay. Aha, i musimy je teraz pozamykać. Okej. Okay. Pewnie mógłbyś zamrozić ten mechanizm. No mógłbym, mógłbym, dzięki. O, nice. Dobra, teraz chyba musimy środkowy jeszcze zamrozić i nie będzie problemu. Chyba jest tutaj, co? Tu jest. Aj, za szybko. To nic nie przypomina. Za szybko. Ej, zarąbista zagadka, podoba mi się.
No dawaj, obracamy się, obracamy. Tak jest, gitara. Widzę runy. Chłopcze, co tam jest napisane? O, rodzina. To nie wskazówka, to odpowiedź. Tego samotnik nigdy mieć nie będzie. Prawda? Narysuj runy na piasku przy użyciu noża. Naprawdę? Kinslo. Coś się stało! No, rzeczywiście. Zadziałało! No, nieźle. Wejście do jakiejś piekielnej groty. No ale, co jest za tą bramą, zobaczymy w następnym odcinku. O, popatrzyli się aż tutaj. Creepy. No ale, jak mówię, zobaczymy, co jest za tą bramą w następnym odcinku. Myślę, że to jest idealne miejsce, żeby zakończyć odcinek czwarty, w którym wystąpił pierwszy nilfgaardzki krasnolud. Brok. I jego niesamowite teksty. Kurde, no super. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Ja byłem w niebo wzięty. Świetne walki. Bardzo mi się podoba też, jak to wszystko jest zrobione. Jeszcze ten widok góry. Wróćmy się jeszcze na chwileczkę, żeby rzucić okiem na tą masywną górę. Jest na co popatrzeć. Tak więc zapraszam was wszystkich do następnego odcinka. Na dzisiaj to będzie tyle. No i cóż, jak zawsze na koniec odcinka, zapraszam was do interakcji. Zostawcie komentarze, lajki, jeżeli wam się podobało. Zapraszam do kontaktu też, w opisie każdego wideo znajdziecie link do Discorda. Zapraszam, wpadajcie, rozważcie subskrypcję, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów. Przypominam, że co poniedziałek i czwartek odbywają się live'y. A póki co, to był dla was Wicek. Graliśmy w God of War. Polecam. I pozdrawiam. Do zobaczenia.